To jest japoński węzełek o nazwie Furoshiki, a w nim znajduje się praca Anny Królikiewicz Notes. Zapis powstawania jej pracy Ślady proste. Ta praca jest metaforą kolekcji w ogóle, dlatego że każdy zbiór podlega różnym formom reinterpretacji. Na pierwszą wystawę Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej zapraszam Państwa do Zielonej Bramy 1 sierpnia.